Przed wieloma laty straciłam mojego ukochanego męża w straszliwym wypadku samochodowym. Było to jedno z najboleśniejszych wydarzeń w moim życiu, które zostawiło mnie w poczuciu głębokiej straty i samotności. Musiałam stawić czoło przyszłości z dwójką dzieci, Kasią, moją starszą córką, oraz młodym Adamem, który wtedy miał zaledwie 10 lat. Nie było łatwo zaakceptować fakt, że mój ukochany mąż już nigdy nie wróci, ale wiedziałam, że muszę być silna i sprostać nowym wyzwaniom. Po jego śmierci moje życie zmieniło się kompletnie. Początkowo próbowałam ukryć swój ból, aby nie obciążać dzieci, ale to okazało się niemożliwe. Każdego dnia przypominało mi o nim puste miejsce za stołem, nieobecność w naszym codziennym życiu. Czułam się, jakby nasza rodzina straciła swój fundament. Kasia była moim wielkim wsparciem w tym trudnym okresie. Pomagała mi zajmować się Adamem, gdy sama była jeszcze młodą dziewczynką. To dzięki niej często uśmiech wracał na moją twarz. Jednak w miarę jak Adam dorastał, zaczęłam zauważać pewne zmiany w jego zachowaniu. W miarę jak Adam stawał się starszy, jego bezczynność i brak zainteresowania przyszłością stawały się coraz bardziej widoczne. Widziałam, jak wiele okazji zmarnował, nie wykazując ani odrobiny chęci, by się rozwijać czy zdobywać wykształcenie. Zamiast tego, wolał spędzać czas na bezproduktywnych zajęciach i unikać odpowiedzialności za swoje życie. Od początku starałam się być wspierająca i wyrozumiała, zdając sobie sprawę, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jednak z czasem zaczęłam odczuwać coraz większe obawy o jego przyszłość. Szczególnie, kiedy zadłużenie zaczęło narastać, a Adam coraz częściej prosił mnie o wsparcie finansowe. Myślałam, że to tylko chwilowy okres, że może przejdzie mu to i zrozumie, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do życia. Niestety, jego zachowanie stało się coraz bardziej problematyczne. Czuł, że może polegać na mojej dobroci i wykorzystywał to w pełni. Kiedy zadłużenie zaczęło rosnąć, a Adam coraz częściej prosił mnie o wsparcie finansowe, poczułam się jak w pułapce. Moje oszczędności topniały, a codzienne życie stawało się coraz trudniejsze. Czułam, że jestem w kieracie, że nie mam kontroli nad swoim życiem. Mimo wszystko, nadal dawałam mu wsparcie, bo jako matka chciałam wierzyć, że może to być tylko chwilowy okres i że zrozumie, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do życia. Jednak obawa, że nie będę w stanie sprostać swoim obowiązkom finansowym i utrzymania dachu nad głową dla moich dzieci, gdy oszczędności się wyczerpią, stała się coraz bardziej przytłaczająca. To była walka z czasem, walka o zachowanie stabilności, ale czułam, że brakuje mi sił i odwagi, aby w pełni przeciwstawić się sytuacji. Gdy zadłużenie zaczęło rosnąć, stawało się oczywiste, że Adam wykorzystuje moją dobroć i korzysta z mojego wsparcia, aby utrzymać swój bezodpowiedzialny tryb życia. Byłam zrozpaczona i bezradna, ale jednocześnie dalej trwałam w przekonaniu, że kiedyś zrozumie, jakie błędy popełnia. Każdy dzień stawał się dla mnie coraz bardziej nie do zniesienia. Adam nie tylko wykorzystywał mnie finansowo, ale także wyśmiewał się z moich prób pomocy i wmawiał mi, że jestem beznadziejną matką. Jego słowa były jak kły, które wgryzały się coraz głębiej w moje serce. Czułam, że jestem zdezorientowana, że popełniłam błąd, że tak naprawdę zawiodłam jako matka. Mimo wszystkich swoich wad i niedoskonałości, zawsze starałam się dawać moim dzieciom jak najlepsze życie. Ale Adam nie widział tego. Widział tylko swoje żądania, swoje potrzeby, nie dbając o nic więcej. To było bolesne odkrycie, że mój własny syn widzi we mnie tylko źródło pieniędzy i nic więcej. W pewnym momencie usłyszałam od Adama, że jestem bezradna starucha, która nie potrafi sobie poradzić ze swoim życiem. Te słowa przewróciły moje światopogląd do góry nogami. Byłam porażona, a jednocześnie wściekła na siebie, że pozwoliłam, aby nasza relacja osiągnęła ten punkt. Odejście Adama nie tylko mnie dotknęło, ale także Kasię. Moja starsza córka była świadkiem całej sytuacji, która rozgrywała się w naszej rodzinie. Widziałam w jej oczach smutek i bezradność, gdy nie mogła pomóc mi w tej trudnej sytuacji. Była bardzo zaniepokojona tym, jak bardzo brat wykorzystywał moją dobroć i jak bezczelnie mnie obrażał. To było szczególnie trudne dla niej, jako starszej siostry, widzieć swojego brata wchodzącego na drogę autodestrukcji. Odczuwałam ból i smutek, że mój syn zatracił siebie i że jako matka nie byłam w stanie tego naprawić.
Czułam się winna, że to, co działo się z Adamem, wpłynęło także na jej własne samopoczucie i dobrostan. W tych trudnych chwilach starałam się być tam dla Kasi i wspierać ją w każdy możliwy sposób. Razem przemierzałyśmy ten burzliwy okres i próbowałyśmy znaleźć drogę do odzyskania harmonii w naszej rodzinie. Wzmacniało nas to, że mogłyśmy na siebie liczyć, a nasza więź jako matki i córki stawała się jeszcze silniejsza. Spotkanie z Jackiem było punktem zwrotnym w moim życiu. Jego wsparcie i zrozumienie otworzyły mi oczy na możliwości, jakie jeszcze przed nami leżą. Byłam wdzięczna za tę przyjaźń i za to, że Jacek dał mi potrzebną odwagę do podjęcia decyzji, której wcześniej bałam się nawet rozważać. Nagle zrozumiałam, że muszę odzyskać kontrolę nad swoim życiem i nie pozwolić, aby ktoś inny decydował o moim losie. To był moment, w którym zdecydowałam się stanąć wobec Adama i wyznaczyć mu jasne granice. Było to dla mnie trudne, ale miałam w sobie tę nową determinację i siłę, by walczyć o lepszą przyszłość dla siebie i Kasi. Jacek był dla mnie wsparciem, na jakie potrzebowałam w tej chwili. Był moim głosem rozsądku, który pomógł mi zrozumieć, że nie jestem sama i że warto podjąć ryzyko, aby znaleźć spokój i równowagę w życiu. To spotkanie wzmocniło moją wiarę w siebie i dało mi pewność, że podjęcie drastycznej decyzji może być jedynym sposobem na wyjście z toksycznego cyklu. Gdy przyszła pora, opowiedziałam Adamowi o mojej decyzji. Zobaczyłam w jego oczach początkowe zaskoczenie, a potem gniew i opór. Próbował mnie przekonać, że nie mam prawa go wyrzucić z domu i usiłował manipulować moimi emocjami. Byłam zdeterminowana, że tym razem muszę pozostać nieugięta. To była jedna z najtrudniejszych chwil, ale poczułam wewnętrzną siłę, by stanąć w obronie siebie i mojej córki. Musiałam ochronić siebie przed dalszym cierpieniem, a także nauczyć Adama, że jego zachowanie ma konsekwencje. Mimo jego protestów, wiedziałam, że ta decyzja była jedyną szansą na odzyskanie równowagi w naszym życiu. Był to moment, w którym musiałam być odważna jako matka i podjąć trudną decyzję. To nie było łatwe, ale wiedziałam, że muszę stać przy swoim i nie pozwolić na to, aby nasza rodzina nadal tkwiła w destrukcyjnym kółku. Kiedy nadszedł dzień, w którym Adam musiał opuścić nasz dom, emocje sięgnęły zenitu. Byłam pełna żalu i bólu, patrząc na swojego dorosłego syna, który odchodził. Ale nie ustąpiłam, była to jedyna szansa na wyjście z toksycznego układu. Adam był wściekły i niechętny. Próbował się wymigać, oskarżał mnie, że nie mam prawa go wyrzucić, ale ja pozostałam niewzruszona. Byłam zdeterminowana, że muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i swoją córkę. Nie mogłam pozwolić na to, aby Adam dalej wykorzystywał mnie i niszczył naszą rodzinę. To była chwila pełna trudnych emocji, ale zdawałam sobie sprawę, że muszę być stanowcza i pozostać wierna swojej decyzji. Mój syn musiał zrozumieć, że jego zachowanie miało konsekwencje, a ja musiałam chronić siebie i moją córkę przed dalszym cierpieniem. Kiedy Adam w końcu opuścił nasz dom, zostawił po sobie ogromną pustkę. Czułam, że w pewnym sensie przegrałam jako matka, że nie potrafiłam uratować swojego syna przed samozniszczeniem. Ale wiedziałam, że muszę być silna i trzymać się swojej decyzji, bo to było najlepsze dla nas wszystkich. Pierwsze dni po jego odejściu były bardzo trudne. Czułam się zagubiona i zraniona. Kasia także przeżywała ogromne emocje. Próbowałam ukrywać przed nią swoje wewnętrzne rozterki, ale moja córka była bardzo wyczulona na moje samopoczucie. Widząc, że cierpię, sama również czuła się przygnębiona. Starałam się skupić na naszym powrocie do normalności. Szukałam wsparcia w przyjaciołach i rodzinie, a także skonsultowałam się z terapeutą, aby pomóc nam przejść przez ten trudny czas. Wiedziałam, że musimy znaleźć wspólnie siłę, aby odzyskać równowagę i spokój. Było to wyjątkowo trudne, ale stopniowo zaczęłam odnajdywać równowagę. Kasia była moją motywacją, by stać się silniejszą i bardziej odporną. Razem pracowałyśmy nad naszym zdrowiem psychicznym, uczestnicząc w terapii, gdzie mogłyśmy wyrazić nasze emocje i przepracować traumę, jaką przez to przeszłyśmy. Zrozumienie, że to nie była moja wina, że Adam zaczął tak postępować, było kluczowe dla mojego uzdrowienia. Przyjęłam, że jako matka zrobiłam wszystko, co mogłam, by pomóc mu na przestrzeni lat. Musiałam uwolnić się od poczucia winy i skupić na naprawianiu naszego życia.
Kasia była moim źródłem siły, a jej wsparcie dawało mi siłę do codziennego działania. Razem odkrywałyśmy nowe zainteresowania i pasje, które pomagały nam rozładować napięcie i stworzyć nowe wspomnienia, nieobciążone toksycznym związkiem z Adamem. Jednym z najważniejszych kroków w naszym procesie zdrowienia było odbudowanie naszej więzi jako rodziny. Kasia i ja pracowałyśmy nad komunikacją i wspólnie ustalałyśmy granice. Było to niezwykle istotne, aby zrozumieć siebie nawzajem i dać sobie przestrzeń do rozwijania się jako jednostki. Jako matka czułam potrzebę naprawienia relacji z Adamem, ale wiedziałam, że nie mogę tego robić na siłę. To musiał być proces oparty na wzajemnym szacunku i chęci naprawienia przeszłości. Postanowiłam dać mu czas i przestrzeń na refleksję nad swoimi wyborami. Nasz czas oddzielności od Adama pozwolił nam na zdobycie sił i znalezienie naszej wewnętrznej równowagi. Kasia rozkwitała, realizując swoje marzenia i cele, a ja nauczyłam się cieszyć życiem ponownie. Mój syn po pewnym czasie pojawił się ponownie w naszym życiu, wykazując oznaki zmiany i chęć naprawy relacji. Było to dla mnie zaskoczenie, ale cieszyłam się, że widzę w nim postęp. Podjęliśmy terapię rodziną, aby razem naprawić to, co było złamane. To nie było łatwe, ale każde z nas zrozumiało swoje błędy i skupiło się na budowaniu nowych, zdrowych relacji. Zrozumiałam, że jako matka muszę zaakceptować, że Adam jest dorosłym człowiekiem i sam musi przejść przez swoją drogę dojrzewania. Miałam nadzieję, że nasza miłość i wsparcie pomogą mu znaleźć właściwą ścieżkę. Kończąc to bolesne i wzruszające doświadczenie, byłam wdzięczna za to, że jako rodzina byliśmy gotowi walczyć o nasze szczęście i zdrowie psychiczne. Było to przewartościowanie mojego życia i zrozumienie, że najważniejsze jest troszczenie się o siebie i swoje dzieci. Nasza historia nie była łatwa, ale nauczyła mnie wiele o sile, determinacji i miłości. Był to czas pełen trudności, ale także chwil wzlotów i triumfów. Wierzę, że dzięki temu doświadczeniu jako rodzina staliśmy się jeszcze bliżsi i silniejsi niż wcześniej. To był nasz nowy początek.